przynajmniej w oczach niektórych z Was, pewne zaniepokojenie, gdy ksiądz Janusz mówił o trudnej młodzieży. Ale nie przejmujcie się, tam młodzież nie była taka trudna, ale często wzywały Ducha Świętego. Może dlatego właśnie bardziej widzi się wtedy moc Boga, a nie to, co jest trudne. Dzisiaj też jest mowa o Duchu Świętym. Na końcu tej Ewangelii Jezus mówi o tym, że da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ale może od początku. W pierwszej księdze, w księdze Malachiasza jest taka mowa o zniechęceniu ludzi. Malachiasz, który żył na początku V wieku i ta księga pewnie z tamtych czasów pochodzi, z V wieku przed Chrystusem, bardzo często upomina żyjących ludzi. Napomina, wzywa do pokuty. Mówi o tym, że i księża wykraczają przeciwko różnym prawom i ludzie, i małżonkowie, i ludzie nie chcą zauważyć sprawiedliwości Boga, są zniechęceni. Sporo tych zarzutów, jak na taką krótką księgę. Ale przyjrzyjmy się właśnie temu zniechęceniu, o którym mówi właśnie Malachiasz w tym odczytanym fragmencie. Bóg zarzuca ludziom, że tak łatwo się zniechęcają i mówią, daremny nasz trud, po cośmy się tyle męczyli. Jakże te słowa może są i nam bliskie na początku roku akademickiego, w ogóle każdego roku, kiedy człowiek się zastanawia, co ten jego trud przyniesie, jaki owoc. Bywa i tak, że człowiek nie ten raz się zniechęci. To, że jest jakaś chwila zniechęcenia, jakaś chwila zwątpienia, to nic groźnego. Bywa. Ale o wiele gorsze jest to, kiedy człowiek ma taki stan zniechęcenia. Taki stan pełnego smutku. Pełny smutku. Stan takiego myślenia, po co to wszystko ja robię? Jest wtedy pytanie o jakość relacji z Bogiem. Malachiasz, kiedy wypominał ludziom te wszystkie ich wykroczenia, powiedział, że to wszystko jest spowodowane tym, że nie mają prawdziwej pobożności. Że nie są w autentycznym przymierzu z Bogiem. Kiedy jest mowa o prawdziwej pobożności? O autentycznym przymierzu z Bogiem? Tylko wtedy, kiedy człowiek daje Bogu swoje serce. Nieformalne praktyki. Jeżeli człowiek nie daje Bogu serca, jeżeli nie obcuje Bogiem w szczerości serca, w otwartości serca, to nie ma w nim zaangażowania. To jest taki formalizm, który się czasami zamienia w faryzeizm. Człowiek tak trochę jest, ale właściwie go nie ma, tej relacji do Boga. Czasami wiemy, że rozmawiamy z kimś, tak rozmawiamy, porozmawiamy, tak kiedy odchodzimy, nie wiem, tak mówimy, no właśnie, co to była za rozmowa, co to było za spotkanie. Coś tam powiedzieliśmy, ale nie było zaangażowania.